Hej, hej, ja was witam bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Gelek i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Serious Sam 3 BFE. Kontynuujemy od miejsca, w którym żeśmy zakończyli poprzedni odcinek. Gra właśnie nam się wczytała, także lecimy dalej, co by nie tracić czasu. Przypominam, że żeśmy zebrali drugi element, artefakt, który gdzieś będziemy musieli potem... O, ten mnie nie widzi? Nie, widzi mnie. Już nawet strzelić zdążył. Jeszcze wejdę sobie na chwilę w naszą... jak to się nazywa? Nie o to mi chodziło. Netrixa. To jest, czekajcie... ten chyba element. Pierwszy generator plazmowy, tak. To tak dla przypomnienia i jednocześnie, żebym ja mniej więcej wiedział. No tak. Lecimy, w takim razie szkoda czasu. Pancerz możemy sobie wziąć już. Tutaj słyszę, jakaś większa będzie, większy kaliber. Hi. Gdzieś idzie? Ta. A, ten jeszcze tutaj mnie... O! Dobra. A ten się dzieskował mi tutaj. O, ten będzie tu naparzać teraz. Byłem szybszy. A, tu gdzieś jeszcze coś we mnie wali. Widzę. Przeładowanie. No i dobra. Czy nam coś zostawi, jakieś ciekawe rzeczy? Nie zostawił nic. Nic nie zostawił, ale może tutaj już... Nie, nic, widzę, że nie weźmiemy więcej. No nic nie szkodzi. Tutaj tego chyba też... Nie, weźmiemy. Do szturmiaka weźmiemy. Tutaj coś się pojawiło. Nie pojawiło się. Tutaj żeśmy zgarnęli. Pięknie. No i tyle. Dobrze. O! Tu nie ma przejścia. Coś nam się otworzyło, albo otwiera dopiero, raczej otwiera i wysuwa, uwaga, kolejny, trzeci syriański artefakt, pozostał jeden. Czekajcie, mamy tu tablicę, przeczytajmy jeszcze szybko, co na tablicy pisze. Jam jest Horus, moje oblicze jest obliczem niebieskiego sokoła. Jam jest władcą domu życia. No. Strach się nie bać. Ja tu słyszę Klery gdzieś. Mini sekrety, pięknie. Dobra. Co jest? A, ten. Dobra, po nim. Pięknie. Dobra. Może coś tutaj się uda wziąć? Czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Dobra.
Tutaj za to mamy jakieś... Haj! To tak na powitanie było. Nic nie możemy, nic nie możemy. Dobra. Lecimy dalej. Gdzie jest nasz? Tu witają. Tutaj nas witają, tak? Tam jeszcze ktoś jest. Dobra. Dobra. No, pójdźmy sobie jeszcze tutaj. Po małpki. No, dawać tutaj mi te małpki. Cisza. Nastała cisza. Tylko pytanie, czy to jest cisza, czy cisza przed burzą? Tam widzę coś niebieskiego miga, więc udajmy się sprintem. Najpierw może jeszcze tutaj zajrzyjmy. No dobra, otwierajmy. Otwarte. Zdrowie maksymalna ilość, pancerz. No i oczywiście kolejny element będziemy zaraz mieli. Ale to wszystko zakurzone tutaj, patrzcie. Czyli ostatni. Klucz Anubisa. Masz wszystkie cztery syriańskie artefakty. Możesz teraz wejść do syriańskiej komnaty. No dobra. Skoro mogę, to mogę. Albo i nie mogę. O, kolejny zawodnik. Dobra. Czekajcie, jeszcze zobaczę, co tutaj... Gdzie to jest? Coś we mnie wali. A, no. Młotem to ciężko ich, powiem wam, pokonać. Ale mam tutaj jeszcze jedną rzecz, żeśmy fajną zdobyli. Czekajcie. Pyk. 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 Jest, dobrze. To jest taki promień, słuchajcie, który myśmy zdobyli tam w poprzednim odcinku, który umożliwia nam fajne rzeczy. Na przykład można... Czy to można zniszczyć? Chyba tego nie można. Nie, nie można, przegrzało nam się urządzenie. Musimy go odłożyć na chwilę. Pancerz 25, dobra. Wszystko nam się trzęsie. A, bo ten smok warowny. Smok warowny. Czekajcie. Tutaj myśmy już wszystko obszukali. Czy jeszcze coś zostało? No nie, tutaj już żeśmy wszystko wzięli, nic więcej na tą chwilę wziąć się nie da. Jeszcze tak patrzę, czy coś przypadkiem... Może na to zmienimy. Przeładujmy sobie na wszelki wypadek. Tak patrzę, czy gdzieś jeszcze tutaj po prostu coś nie zostało fajnego, ciekawego, interesującego. Tu jest zdrowie maksimum. Tutaj nie ma nic. Coś tam, jakieś pomruki w tle słychać? O! No ja słyszę. Nie wiem, jak to u was słychać, ale ja słyszę wyraźnie.
Amunicja do szturmiaka, dobra. A, już widzę skąd słyszę. O kurde. Dobra. Cały magazyn, żeśmy w niego władowali, ale się udało, słuchajcie. Wiatr coraz większy, widzę, się zrywa, słyszycie to? Polećmy sobie jeszcze tam, bo tam widzę coś migającego, nie wiem co. Chyba naboje do strzelby. Tu jeszcze coś możemy wziąć z tych rzeczy, czy już niekoniecznie? Już niekoniecznie, tu już wszystko żeśmy wzięli, co mogliśmy wziąć. No dobra, skoro nic nie możemy, to wracamy do naszego punktu wyjścia. Amunicja do szturmiaka, dobra. No i próbujemy szczęście dalej. O, tu mamy jeszcze pancerz mamy. Tu mamy zdrowie maksymalna ilość. Pancerz plus 25. Tu jest na czerwono. Ale my się tym specjalnie chyba nie będziemy przejmować, że to na czerwono, nie? Jak myślicie? Jak tu zejść? Jakaś drabina by się przydała, nie? A po co nam drabina? I wyjść też można, więc... O kurczę. Jak to mrocznie wygląda, patrzcie. O, wszystkie cztery się same ulokowały. Widzicie? Czyli to jak gdyby był klucz do otwarcia. To jest chyba jakaś winda? Tak. Winda w dół. Jeszcze nie zdążyłem wcisnąć żadnego guzika, ona już jedzie. Dobra, nie? No niech jedzie. Patrzcie, jak ona... Tu jest jak gdyby kosmos. Jakieś gwiazdy, nie wiem w ogóle. Ale to magicznie wygląda. No ładnie, tu ładnie. Bau. Tak jak galereta to pole siłowe. Bau. No i dojeżdżamy. Bau. Fajnie. Fajnie to zrobili. Dobra, biegusiem, nie ma co się ocyndalać. Dwie mumie. Czy została mi Olkę? Is online and spitting out plasma like a That's amazing. We finally got an actual piece of Syrian tech running. We learned everything we know from reverse engineering, but we've never been able to make any of their stuff work. Oh my god, do you realize what Quinn, I'm glad you're happy, but there's a bar stool out there with my name on it, and if I'm not mistaken, we got one more of these things to get running. Oh, right. Sorry. Power generator is over in Luxor. Get that spun up and you can head for the showers. Copy that.
No dobra. Czyli co, wracamy. Jak rozumiem? Chyba. Patrzcie, ta winda. No i jedziemy w górę. Tak. Zapisywanie. No i mamy coś ciekawego teraz. Patrzcie. You got a thick skin? War! A, tu nie mogę wyjść nawet. Czekajcie. Co tutaj na niego to zadziała? Muszę zastanowić. No chyba nie to. Dobra, wijemy na razie. O, tutaj mamy jakąś skrzynkę. Ładunek. A, czyli tu musimy w niego tym chyba ładunkiem, słuchajcie, walić. O, tak, to jest to. To jest ten patent. Dobra. Czekamy. I po nim. Tak? Tak. Dobra, jeszcze weźmy sobie dodatkowe elementy amunicji. Aha, czyli tu już maksymalna ilość, dobra. Zamieniamy w takim razie na to. Niestety pancerza nie weźmiemy. Ani jednego, ani drugiego. Zdrowie maksymalna ilość. Tu już nam się otworzyło. Ale tego pancerza chyba też nie podejmiemy, no niestety. No dobra, idziemy dalej. O, patrzcie jak to wygląda. No dobra, idziemy. Ale gdzie? Jak tu? Nic nie ma. Co to w ogóle miało być? No chodźmy tutaj. A, koniec już etapu. No dobra, dobra. Lecimy dalej. Ojejku. Mroczna narzeczona, tak? Autozapisywanie. No i kontynuujemy. Kontynuujemy, słuchajcie. Czyli tędy żeśmy wpadli. Wpadli żeśmy tędy. No to lecimy sobie dalej. Tutaj nie ma nic, nie ma. Tu możemy tylko... O! Ile dobra wszelakiego. Ale więcej my tutaj wziąć nie możemy niestety. Ponad to, co mamy. No cóż. Muzyka niepokojąca, odrobinę. Jeszcze niżej.
No nie wiem. O, patrzcie, kamień w powietrzu wisi. Widzicie to? Kamień wisi w powietrzu. Skoczymy na ten kamień w powietrzu? Nie da się. No błąd w grze oczywiście. Oczywiście. Co tam było dołem? Jakieś stwory przeleciały. O. Ups. Tu słyszę małpy. A to co jest? O, kolejny. Kolejny, patrzcie jaki stwór, no. No nie. Ja chciałem cię oszczędzić, a ten do mnie strzela? No nieładnie. Zmieńmy sobie właśnie na karabin. Tu coś jest dziwnego, patrzcie. Nie wiem co to. Ale muzyczka coraz bardziej jest niepokojąca. A to mnie wcale nie cieszy. Coś widzę tu na środku dziwnego. Użyj. Może jeszcze chwilę poczekamy z użyciem tego. Bo nie wiem jak to się dla nas zakończy. Małp tu nie widzę, słuchajcie. Nie, widzę. Przeleciała, tak? O, zapisywanie, dobra. No i co ja mam teraz zrobić dalej? Tu jest to dziwne coś. Nie widzę stąd wyjścia za bardzo. Tu jest miejsce, ale z którego myśmy wyszli. Więc ja tutaj nie jestem w stanie wskoczyć. No, widzicie? No nic, spróbujemy nacisnąć to w środku, to co było, cokolwiek by to nie było. Uwaga! Co się zadziało? Nic się nie zadziało. Myślałem, że to będzie coś spektakularnego, a tu widzę, że nic się nie... No i co ja mogę tu zrobić? Patrz. A nie, czekajcie, coś tu się otworzyło. Tego wcześniej chyba nie było. Dobra, idziemy tutaj, nie wiem po co. Kolejne, użyj. Dobra, używamy. No i co nam to dało? O! Coś słyszę niepokojącego. Już nie słyszę. No i co dalej? Tego już nacisnąć nie mogę. Tu wejść nie mogę. To jest jakieś tajemnicze. No nic, obejdźmy wszystkie ściany. Może gdzieś znowu coś się nowego, ciekawego otworzyło. Nie wiem. Tutaj byliśmy chyba. Tak. Tu byliśmy. No to lecimy dalej. O, tu kolejne coś jest. Nie, to tylko takie wklęśnięcie. Tutaj też coś jest. O, próbujemy. Zmieniamy od razu na... No. Nie, no małpy. Myślałem, że będzie tym razem coś innego. O.
Ciężko tutaj, bo jest ciemno, wiecie. Ta latarka trochę słabo mi tu świeci. Gdzie ona? Była i znikła. Gdzieś mnie chapsnęła. Nie wiem gdzie. No kurczę, o, widzę. Dobra. I jeszcze. Dobra. Jeszcze gdzieś jest. Ale gdzie? Nie. To nie, to jest ślad tylko. O. Nie no, nie widzę już teraz, patrzcie. Może już nie ma? Możliwe to? Czekajcie, myśmy tu byli, nie byli, bo ja już się gubię. Byliśmy tu. Dobra, idźmy teraz w drugą stronę. Tu byliśmy, to jest zakryte. To jest odkryte, ale tu też byliśmy. Zaraz, bo ja już się zakałapućkałem teraz. O, tu jest, dobra. Tu jest też coś, ale tu żeśmy już też byli. Nie, tu żeśmy nie byli. Wydawało mi się, że byliśmy, bo ten kamień tutaj był na tym. O kurde, znowuż coś mnie dojeżdża. O jest, widzę już teraz. O. Dobra. Jest. O, tam chyba coś było? Oczywiście, że było. Co, nie pocelowałem? Jeszcze gdzieś coś. Fruwa. Jest, dobra. Ale to jeszcze nie koniec. No. Czy to już by było wszystko? Z tego co się domyślam, to chyba niekoniecznie, bo ta muzyczka jest dalej taka niepokojąca. O! Teraz chyba powinno być wszystko. Tak. Teraz jest wszystko. Tu byliśmy. Trzeba po kolei te po prostu mechanizmy przesuwać i wtedy nowe małpy nam wyłażą. No i trzeba się z nimi rozprawiać. Taka jest, widzę, mechanika tutaj w tym przypadku. O, tu nam się coś otworzyło.
Słuchajcie. Te korytarze strasznie wąskie. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, bo ja mam. Teraz w górę idziemy. Jakiś bajoro. Nie mogę przejść. Myślałem, że się może nie da, ale widzę, że się da. Po prostu to jest woda. Zapisywanie gry. O, pajączki! Lubicie pajączki? Dobra, weźmy sobie. Aha, czyli tego nie mogę jeszcze wziąć. Dobra. Dobra. Tutaj je po prostu rozgniatam, bo szkoda mi jest, powiem wam szczerze, amunicji tracić na to. O, gdzie to było? Gdzie to? O, jest. Prościej jest je chyba po prostu rozdeptać, niż... mówię, tracić amunicję. Szkoda naboi. Czy ja słyszę klery? No nic, muszę iść i tak do przodu, bo tutaj nie wyjdę górą. Co jest? Jeszcze jeden się trafił, no dobra. Tu gdzie my jesteśmy? Nie podoba mi się to miejsce. Tu jest coś niepokojącego. O! O, jest wyjście. Super. Uff. Dobra. Jest wyjście, ukochane wyjście. No i dobra, energia, pancerz na fulla. Można ratować świat dalej. O! Co oni chcą ode mnie? O, patrzcie, ile ich jest! Nie za dużo tego trochę dobrego tutaj? Dobra. Dobra. These guys have seriously lost their heads. Da się coś już wziąć, czy się nic nie da wziąć? Nic się nie da wziąć, dobra. Idziemy do przodu. Patrzę tylko coś, czy nie opuszczam czegoś po prawej, czy po lewej. Ale chyba nie, chyba nie. Jeszcze sobie tędy przejdę. Zapisywanie, no to nie zwiastuje niczego dobrego. To są takie długie korytarze tutaj i... Nie, no ale tu nic nie ma. A, tu jest coś, patrzcie. Zbroja. Sekret odnaleziony. Tu nie ma nic. Ale przejdziemy się. Biegusiem to biegusiem, ale się przejdziemy. Dobra. Nie ma to nie ma. No to idziemy dalej. Ławeczki, może sobie usiądziemy, odpoczniemy, co wy na to? Nie, no żartowałem. Dobra, temu panu już chyba podziękujemy. Co on tu wszystko burzy?
tu coś mamy ciekawego, fajnego. Czekajcie, tego chcę załatwić najpierw. Dobra. No i po co wam to było? No dobra, lecimy. Ho. Fajny posąg, zapisywanie znowuż. Gra zcięła mi odrobinę, ścięła. O, znowuż małpy słyszę. Nie no! Skąd tego się tyle tu nabrało, powiedzcie mi? Czekajcie, ja sobie chyba zmienię to na po prostu tą broń, bo to już zaczyna być śmieszne, żeby tyle amunicji tracić na głupie małpy. Tu sobie pobiegamy po prostu i się spróbujemy z nimi. O! O! Tam była jedna. Dobra. Dobra. To wszyscy? O, jak mi przykro. A to co to za drzwi? Znajdź klucz. No dobra, znajdujemy klucz w takim razie. O, tam jeszcze. O! Misiek, tak? O, tu coś mamy fajnego, dobrego, ciekawego, miłego, sympatycznego. Ładunki, tak? Czyli coś tu będzie trzeba zrobić. Rakiety, dobrze. Rakiety nam się zawsze przydadzą, chociaż szkoda, że tylko chyba 5 możemy tych rakiet wziąć. O, i tu mamy klucze. Do pylonu Horusa. Pylon, pylon. Pylon mi się, słuchajcie, kojarzy z pyleniem. Ale pylon to wiem, że to jest takie coś, co... No, reklamowego, jakiś tam pylon reklamowy chyba się mówi, nie? Dziwne określenie, dziwne słowo. Kto to wymyślił w ogóle? Pylon. O nie! To ten jest! Czekajcie. To ja muszę tym dawać. Gdzie ten misiek? Dobra. Zniszczyłem go czy skąd? Nawet nie wiem. O. Chyba go zniszczyłem. Nie wiem. Dobra, szukamy małp. Bo one są najbardziej wpieniające, przynajmniej dla mnie. Ach, te małpy. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Taka małpa, proszę pana, chyba coś w tym stylu. O. Kurczę, zwiała mi. A to...
Nie no, przecież ją pocelowałem, trafiłem w nią. Ona odskoczyła i co? Nie, no to jakieś oszustwo. Sto procent ją trafiłem. O. No, jak teraz by się nie zaliczyła mi gra trafienia, to bym się zdziwił. Czy jeszcze tu ktoś jest? Nie ma. Uff, dobra, otwieramy te drzwi. Otworzyły się. Dziękuję. Tu chyba nic już więcej nie ma. Albo jest, jest. Ale my pójdziemy sobie tutaj, bo tutaj są jakieś fajniejsze, widzę ciekawsze rzeczy. Coś tu białego, dziwnego jest. Jakieś takie coś, nie wiem. Niedoróbka w grze? Albo nie mam pojęcia, jak to inaczej nazwać. Amunicja do szturmiaka, dobra. Dobra. I co, i więcej nic? No nie wierzę. Ja myślałem, że tu się będzie coś... A tu parę żyć raptem jest i nic więcej? Dziwne. No dziwne. Nie rozumiem tego do końca, no ale... O, tu mamy... walizeczkę. Jeszcze raz poproszę. A, czyli już więcej nie mogę, dobra. Nie, to nie! Sielska muzyczka. Dobra, spróbujmy pobrodzić po bajorku. Nie wiem po co. Ale? Tego też nie weźmiemy właśnie. Bo mamy full. No nie, no tutaj się nic widzę więcej nie dzieje. Wracamy. O, oczywiście. Nasz ukochany wąż, wąż. Po co myśmy tutaj wychodzili? Skoro tu nic nie ma? Ale czekajcie, no co tam dalej zrobić? No skoro tam się nic zrobić nie da, a może coś żeśmy ominęli po prostu? Spróbujmy jeszcze raz to przekopać. Bo aż dziw bierze, że takie duże pomieszczenie i tu się nic nie da zrobić. To jest niepojęte. No, ale niestety tak jest. Dobra. Chodźmy tutaj w takim razie. No i co? Tutaj nic, tutaj nic już. Gdzie my dalej mamy iść? Wie ktoś? No tu już mamy fulla.
Tu jest nasze bajorko. O! Już mamy towarzystwo. Już mamy towarzystwo. Zastanawiałem się, gdzie iść i już wiemy, co trzeba było robić. O kurczę, ile tu ich jest. Ojejku, jejku, jejku, jejku. Spróbujemy go z pistoletu załatwić. Będzie strzelał, uciekamy. Dobra, położony. Ostatnim nabojem ten, dobra. Gdzieś jeszcze mnie ktoś wita? Ten mnie wita. Jeszcze mnie któryś wita? No haj. Czy to wszyscy? Wszyscy. Nie, nie wszyscy. No. Co tu się pojawiło, że muzyczka przybrała na... A ja tu nic nie mam. O, haj! O nie, 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 nie! On zaczął przyładowywać w tym czasie. No dobra, dobra. No co? Z tobą się jeszcze nie witałem. No myślałby kto, o patrzcie. Pancerz. Tu mamy jakąś drabinkę w górę, ale moment, 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 moment. Ja bym chciał zobaczyć co jest jeszcze, tylko nie wiem czy tędy wchodzi, a nie, tu jest zagrodzone, patrzcie. Ale nie, mogę przejść. Ale nie, tu nam się to nie otworzy. No dobrze, nie otworzy nam się to, nie otworzy, ale tu mamy za to jeszcze pewne rzeczy, które możemy wziąć. Amunicja do szturmiaka. Dobra, słuchajcie, tak spoglądam na stoper, który sobie tutaj włączyłem przy rozpoczęciu gry. Widzę, że już gra, odcinek ma trochę, więc na razie, że tak powiem, kończymy, żegnamy się i do spotkania w kolejnym odcinku, do którego obejrzenia Was serdecznie zapraszam. A tymczasem pozdrawiam, zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania, no i oczywiście do następnego razu. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!